Jesteśmy pod Multikinem we Władysławowie, koło przyjazdu kolejowego. W Komie Adrian, menadżer. Adrian, powiedz parę słów o tym projekcie. Scena kulturalna to tak naprawdę wyjątkowy projekt, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy kabarety, koncerty, spotkania autorskie ze znanymi pisarzami, spektakle dla dzieci oraz codziennie otwartą kawiarnię oraz księgarnię. Mamy jedną salę kinową, ale repertuar jest taki sam jak w każdym innym kinie w Polsce. Mamy najnowsze premiery kinowe z całego świata. I polskie premiery, jak i również te zagraniczne. 600 miejsc w czystej, klimatyzowanej sali, co jest niespotykane na tym polskim oczem właśnie. No właśnie, bo też tak oglądałem, że macie 6 takich sal kinowych ogólnie na Wybrzeżu. Tak, tak. Na Wybrzeżu mamy 6 takich sal kinowych, począwszy od Juraty, Jastarni, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Karwia oraz Łeba. Bywa tak, że jak macie coś naprawdę zarąbistego, to się nie mieścicie na tej sali, no bo tak jest, nie? Zdarza się. Kabarety cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i dlatego często bywa tak, że przynosimy największe imprezy do amfiteatru ze względu na komfort ludzi i po to właśnie, żeby każdy mógł obejrzeć swój ulubiony kabaret czy też również koncert. Dlatego właśnie czasami zdarza się, że przynosimy tam imprezy. Nie samym kinem żyje człowiek, bo wiecie, jak idziemy do kina, to jednak kojarzy nam się kino z tym popcornem, z tą samą otoczką. Jak to wygląda u Was? U nas wygląda tak samo jak w innym kinie, plus dodatkowo, wyjątkowo nad polskim morzem mamy najlepszą kawę w mieście. Kawa Costa z automatu, co jest niespotykane tutaj nad polskim morzem. Obok tego multikina widzimy też księgarnię za naszymi plecami. No wiecie, tych takich punktów, gdzie można kupić książkę we Władysławie jest naprawdę dużo. Powiedz Adrian, czym ta Wasza księgarnia różni się od tych punktów książka za 2 złote? Tak naprawdę w naszej księgarni jest 700 tytułów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo, tak jak wcześniej wspominałem, mamy spotkania autorskie ze znanymi pisarzami. Każdy może przyjść, dostać autograf. Na książce mieliśmy spotkania z Robertem Biedroniem, z Iloną Felicjanską. Naprawdę same znane nazwiska.